Siemanko mordeczki, witam was serdecznie na moim takim, można powiedzieć, troszkę daily vlogu. Pokażę wam dzisiaj kilka rzeczy, jakie robię w ciągu dnia. Aktualnie jesteśmy w Dębicy, więc pokażę wam, co robimy w Dębicy. A co? To zobaczcie w materiale. A więc mordeczki, dotarliśmy na pierwszą miejscówkę, do jakiej dzisiaj zmierzaliśmy. Jesteśmy w Dębicy. Przyjechaliśmy do gabinetu magii tlenu. Będziemy się dotleniać. Zaraz pani powie mniej więcej, co takie zabiegi tlenowe dają. Z tego co wiem siedzi się około 1,5 godziny w komorze, w której jest 96 albo 97% tlenu, gdzie normalnie w powietrzu mamy tych procent chyba 26. To są tylko takie moje, wiecie, spekulacje, bo nie jestem pewien na 100%, więc nie chcę was okłamywać. A zobaczymy, co pani o tym wszystkim powie. I sami sobie wywnioskujecie, czy to jest warte uwagi, czy nie warte. Z tego, co ja wiem, ze swoich takich informacji, które uzyskałem od ludzi, którzy korzystali z tego, jest naprawdę warte uwagi, więc dlatego będziemy działać. I ostatnia prosta do walki. Lecimy. Siemanko mordeczki, jesteśmy w gabinecie tlenoterapii w Dębicy. Co wam mogę powiedzieć? No ja wam na pewno nic nie mogę powiedzieć, a zaraz na pewno odpowiednia osoba kompetentna do tego tłumaczy wam, jak wygląda, jakie działanie ma komora hiperbaryczna, co jest nam w stanie korzystnego dać dla naszego organizmu. Także lecimy. Tlenoterapia polega na oddychaniu 93% czystym tlenem pod ciśnieniem 1-3 bara. Jakie korzyści przynosi tlenoterapia dla sportowców? Szybszy powrót do formy po kontuzjach, krótki czas regeneracji po wysiłku fizycznym, redukowanie do minimum zakwaszenia mięśni, poprawia metabolizmu, zmniejszenie stanu zapalnego i redukcja obrzęku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie korzyści przynosi zabieg w komorze hiperbarycznej, to serdecznie was zapraszam do gabinetu Magia Tlenu w Dębicy. Następnym razem mam nadzieję, że jesteś zdrowy, dziękuję. Nie, no jak jestem zdrowy. Słuchaj, krótkie pytania. Jak loty samolotem znosisz? Zajebiście. Uszy, kompletnie nic się nie dzieje? Nic. Przez 3 minuty będziesz wszystko w porządku, od 3 do 10 mogą ci się uszy zatykać. Gdyby cię bolało tutaj, albo tutaj, albo tutaj, musisz mi powiedzieć, wtedy będziemy zwalniać. Okej. Okay. W porządku? W porządku. Proszę, tylko buty tak? Musisz ciągnąć. Dobra, nie mam problemu. To malutko to się powiększy. Esta. Halo, panie. Alfa Delta do Alfa Foxtrot, słyszycie mnie? To zakładasz z tyłu na szyję. Tu masz mikrofonik. Zobacz sobie tutaj z przodu. Czekaj, teraz będzie Alfa Delta. Jest. Alfa Delta do Alfa Foxtrot. Słyszycie mnie? Odbiór. Na koniec świata jest dalej. Tak, mordeczki, widzicie szybki przeskok z tlenoterapii na, w sumie, tlenoterapię. Jesteśmy na lodowisku w Dębicy. Ja zdjąłem moje łyżwy z tak zwanego haka i zaraz będziemy je ale się nie mogę doczekać. Zakładamy łyżwy, wchodzimy na lód i zobaczymy, co tam w trawie, znaczy w sumie, co tam na lodzie piszczy. Panowie, wszystkiego nowego. Na razie. Dzięki. To są moje rękawice Crazy Lighty, CCM-y. No tak to jest, no, hokejowe życie. Mamy krążek, tutaj dostaliśmy od pana Wieśka, którego serdecznie pozdrawiam. Jak będzie to oglądał, zawsze nam zajebiście oszczy łyżwy. Jak to teraz weź, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. To lodowisko się tak zmieniło. Słuchajcie, na początku jak zaczynaliśmy grać w ogóle, to mieliśmy drewniane bandy i siatki z tyłu. I ludzie się z nas śmiali, jak przyjeżdżali tutaj na mecze, że jazzki będą z dupy wyciągać, za przeproszeniem. Później mieliśmy pleksy, ale lodowisko dalej było troszkę mniejsze. A teraz lodowisko chyba jest pełnych wymiarów, z tego co wiem. I patrzcie, patrzcie, jak to kurwa wszystko wygląda. Kurwa, aż się serducho raduje, mordeczki, bez kitu. Ej, nie jest źle. No, to by nie jest z nami. Ja.
Tak czasem bywa, no muszę iść po krążek. Ale łyż wam dobrze naostrzone. Jeszcze są takie spoko. Po tej stronie chyba przesiedziałeś swoje, nie? A ogólnie tutaj mordeczki, to teraz boksy z tego co widzę. A tutaj były takie boksy na kary, na których bardzo długo przesiedziałem. Tam ogólnie. Bo ja tak byłem, powiem wam, że taki byłem, wiecie, likwidator trochę. Trener mówi tamten, a ja namierzanie, włączanie GPS-a i jazda. Takie rzeczy się nie zapomina, mordeczki. Trzeba się rozjeździć po takiej przerwie wieloletniej, ale jest fajnie. Jeszcze mnie poszczera. Jak widzicie, z minuty na minutę jest coraz lepiej, ale zimno jest. Ale fajnie. Co, będziemy szczelać? Poszczelę stąd? No. Z dawnych lat wchodziło. Spróbujemy. Kij pasowałby nowy, bo ten ewidentnie jest za miękki. Patka. No co wam powiem, no. Dlatego te strzały tak nie siadają. Zróbmy nowego kija, nową patkę, albo całego kija, kompozyta. Co, przy okazji oczywiście chciałbym was zaprosić do oglądania takiego nowego kontentu, który będzie na YouTubie. Będziemy zapraszać bardzo znanych ludzi, którzy będą się przebierali sprzęt hokejowy. Będziemy ich testować na lodowisku, jazdy na łyżwach, ze strzału, żeby mogli się poczuć jak prawdziwy hokeiści. Czujcie się, bo naprawdę jest bardzo duże grono chętnych ludzi, którzy chcą tego spróbować, chcą, kurwa, wiecie, założyć sprzęt, poczuć się w tym sprzęcie, jak to jest, czy ten sprzęt waży, czy nie waży, jak to dostać bombę, bo naprawdę będę ich prasował przy bandzie. Tak wiecie, no, oczywiście z umiarem, ale żeby poczuli, jak to jest. No i będziemy sprawdzać ich skilla, jak się poruszają na lodzie. Bo wiecie, jak jesteś hokeistą, to musisz tak, głową inaczej, rękami inaczej, ciałem inaczej, nogami inaczej, bo musisz jeździć, musisz robić wszystko, nie? Będziemy sprawdzać ich koordynację ruchową. No wiadomo, że to będzie bardzo uzależnione od tego, jak kto jeździ na łyżwach. Bo to tacy, co lubią jeździć lepiej, gorzej, ale myślę, że dla każdego fajnego jedziemy. No. To mordeczki. Ze względu na to, że dzisiaj jest jakby pierwszy dzień oficjalnego otwarcia lodowiska dla ludzi, pokażę wam kilka myczków, jeżeli chodzi o jazdę na łyżwach. Wiadomo, jestem teraz pierwszy raz na łyżwach, więc może to wyglądać dość pokracznie. Też nie wydaje mi się. Pokażę wam kilka rzeczy. Na przykład, jeżeli chodzi o jazdę na łyżwach, żeby w miarę stabilnie jeździć, musicie pamiętać o tym, by środek ciężkości był zawsze na środku. Czyli jak pochylacie się, to robicie coś takiego. I z tej pozycji startujecie. Robicie hop. Raz.
Zazwyczaj ludzie tak jeżdżą. Proste nogi, pochylają się do przodu i wygląda to tak. A tu nie o to chodzi, na spokojnie. Nisko nogi i pamiętajcie, raz. Dwa. Ok? Raz. Dwa. A kurwa! Every night in my dreams I see you. To był taki pierwszy meczek, dobra? Teraz pokażę wam drugi. Ludzie zazwyczaj hamują w ten sposób. Nie. Tak nie hamujemy. Zazwyczaj jak chcecie się nauczyć hamować, jadąc, czyli jedziecie, robicie tak zwany pług. Łyżwy ustawiacie w ten sposób. Nie musicie dwoma hamować, może być tylko jedna, czyli jedna jest na wprost, jedna hamuje. Pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Jedziecie i hamujecie. Hamujecie. Teraz następny myczek. Ten już jest troszkę trudniejszy, bardziej zaawansowany. A będziemy robić łuk. Tak zwane szybkie zawracanie. Chcecie sobie skręcić. Nie musicie zatrzymywać, jechać w inną stronę. Tylko możecie to zrobić prawniej, ładniej, szybciej, lepiej. Ta strona, w którą skręcacie, ta noga jest pierwsza. Czyli jedziemy. I prawa noga. W lewą stronę skręcamy. Prawą stronę jest to samo. Jedziemy. Prawa noga. I robimy łuczek. To tak, centrum mordeczki. Kończymy dzisiejszą krótką przygodę na lodowisku. Fajnie było sobie przypomnieć, jak to jest sobie założyć łyżwy, pojeździć, posilować. Wiadomo, że z czasem jak będę więcej jeździł, to będzie to dużo lepiej wyglądać. No jak na pierwszy dzień, daję sobie taką czwóreczkę. Jest ok. I oczywiście to, zapraszam was serdecznie na lodowisko w Dębicy. Dzisiaj jest wielkie otwarcie o godzinie 18. Jak widzicie, lodowisko jest już zrobione, wszystko jest po prostu pięknie. Tafla jest en ready w romarze. Także zapraszam serdecznie. Trzy mordeczki, no co, my już pojedzeni, popici, a teleportujemy się do Rzeszowa i działamy dalej. Jest proszę. Na czas po przestrzeń, gdzie czas muzykalny trzeba powiedzieć. Jesteśmy już na miejscu, gramy się. Dajemy czarny, ostatni szlif w dzisiejszym. Pięć minut. Pięć. Łukasz to jest stary kurwa wyjadać. On chyba waży 20 kg mniej ode mnie, a czuję się, jakbym kurwa robił z takim, co waży dyrektora.
Wujaszku, Wujaszku, kurwa. Are you talking to me, motherfucker? Fuck, fuck! Drugiego będziemy się napierdalać. Jak to Bóg tyle robił? To myślę, że ja kurwa będę za nie tańczyłem. Cieszę się, że już jest 2 tygodnie do walki w sumie. Zapierdalaj tak cały czas, to przejebane jest, nie? Ja przewartościowałem swoje życie praktycznie o 180 stopni. Skupiam się teraz tylko i wyłącznie, czy nie tylko i wyłącznie, głównie na treningach. Że ciężko jest zrobić ciągle to samo i oczekiwać innego efektu. Mam nadzieję, że tym razem efekt będzie inny od poprzedniego. Na pewno chcę dać walkę życia. A co to będzie, jak to się wszystko potoczy? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze skierować trzeba. I tyle. Ja wierzę w siebie. Mam nadzieję, że wy też wierzycie we mnie. Bo dajecie mi kurwa siłę. I oczywiście mordeczki, chciałbym was serdecznie zaprosić na treningi do mojego klubu. Nazywa się Art Fight Rzeszów. Jest tutaj Muay Thai, jest tutaj MMA. Jeżeli chodzi o MMA, grupę początkującą jest to poniedziałek, środa, piątek, godzina 19. A bardziej zaawansowana grupa jest godzinie 20, również poniedziałek, środa, piątek. Bo to są zazwyczaj sparingi, teraz były w piątek. Ale teraz jest taki ogólnie moment, gdzie są zawody, nie zawody. Chłopaki z Art Fight ogólnie pojechali na zawody teraz. To zobaczymy na Mistrzostwa Polski. Także nie ma ich tu dzisiaj z nami, ale ich serdecznie pozdrawiam. Liczymy na was, chłopaki. Macie to kurwa wygrać i przywieźmy dalej. Chuj mnie to obchodzi, czy wam się to podoba, czy nie. No i serdecznie pozdrawiam mojego trenera Mirka. Pozdrawiam Rafała. Rafał też ma walkę. Także trenerze, kurwa, musisz. Jak ty lepiej pasujesz do obiektywu, powiem ci. Trzeba więcej kręcić. Dobra, zakładamy sobie sprzęcik i lecimy. Unbox i później robimy zadaniówkę w małych rękawicach i do domu. W końcu mam proste zęby. Nie ma lipy. Jeszcze 5 rund i może iść do domu. Także mordeczki, no to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, komentujcie, lajkujcie. Wiem, że może za dużo cię nie pokazałem, ale chodzi o to, żeby pokazać wszystko w klatce. Także Łukasz, dzięki wielkie. Dziękuję, ten gość pomaga mi w przygotowaniach cały czas, więc kurwa, no będzie moc, na pewno. W gazie 2 października, oglądajcie. Dokładnie, 2 październik, będzie kurwa moc, jazda. Pozdrawiam serdecznie.